końcu nastał ten dzień. Ta jedna niepowtarzalna chwila, gdzie wyjdziesz z progu domu i ruszysz. Ustroń, dworzec, kropka startowa. Rozpoczynam GSB. Jest ze mną Wera, która będzie mi towarzyszyć przez jakieś 5 dni, a potem samemu. No i tu jest to legendarne miejsce, gdzie zaczyna się lub kończy główny szlak beskidzki. Ten wyczekiwany moment, kiedy ruszasz na górski szlak. Tym razem nie byle jaki, a sam główny szlak beskidzki, zwany często w skrócie GSB. Jest to jeden z najdłuższych szlaków turystycznych w Polsce, łączących większość pasm Beskidów. Pierwsza faza tego zacnego przejścia to wyjście z Ustronia, przechodzimy przez miasto, po prostu idziemy ulicą, deptakami, co jest zabawne, bo tak naprawdę nigdy w życiu nie szedłem szlakiem, który idzie przez miasto. A tych miast jednak po drodze trochę będzie, więc czas się przyzwyczajać. Chyba doszliśmy do pewnego znaku, który powie nam, że za chwilę zacznie się szlak w lesie, w górach. Pierwszy dzień podróży zawsze towarzyszą mi bardzo przyjemne uczucia. Ciężko mi to tak naprawdę opisać, choć spróbuję. Może jest to jakaś taka tęsknota za wędrówką, gdzie tylko o niej pomyślę, to po prostu chcę tu i teraz. To jakaś taka ochota za przemieszczaniem się, gdzie nazywa się to zwyczajnie podróżowaniem. Czytałem kiedyś też bardzo fajne zdanie, że podróżować to znaczy żyć. Idziemy po takim rumoszu skalnym. Ruchomy, ale dość spoko się nawet idzie. Dość stromo, mógłbym powiedzieć, nawet bardzo. Staram się zapamiętać ten moment, który jest tak ulotny. Chcę go w jakiś sposób celebrować, aby nie uleciał zbyt szybko. Jak dni, które go poprzedzały, które tak naprawdę minęły niespodziewanie szybko. Mówię na to, rejestruję w głowie. Staję, myślę o tym, co tu i teraz i jakoś te momenty zapadają bardziej w głowie. Spróbuj, rejestruj głową, jakbyś robił zdjęcia. Śniadanie w gościńcu na równi. I ruszamy dalej. Znowu asfaltem, schodzimy z powrotem do Ustronia. Schodzimy tutaj. Teraz ścieżką, raz przecinamy takie asfalty i Wera powiedziała, że przypomina jej to wchodzenie na nadmorskie oko. No tak trochę przypomina. W tym wszystkim czas gra niesłychaną rolę. Tutaj czekasz, zaraz idziesz, a montując i oglądając ten film jestem już dawno po. Ot, minęło i nawet nie wiadomo kiedy.
Mamy nowy drogowskaz. Mój nos nas prowadzi. Rzut oka na Czantorię, rzut oka za nami. Tam na górze byliśmy, w gościńcu. Ustroń wita ponownie. Idziemy jakąś kawę szukać. Przed nami podejście na Czantorię, wypiliśmy kawę. Tam jest stacja kolejki krzesełkowej, darmowa toaleta. Oczywiście zasugerowaliśmy się stokiem, że ścieżka i drzemy jak te barany. A szlak idzie obok stoku. Ale już na niego wróciliśmy, więc już jest dobrze. Ciekawym dla mnie jest to, że idąc tędy, pierwszy raz w życiu tak bardzo zwracam uwagi na oznakowanie, bo niekiedy takie rebusy są, szczególnie jak się idzie przez miasto. No naprawdę trzeba się tam dobrze rozglądać i rozkminiać. A czasem po prostu znaków jest jak mrówków, tak jak w tym przypadku. Czas jest bardzo ulotny. Dla mnie próbą zatrzymania go, celebrowania i zapamiętywania jeszcze bardziej tego wszystkiego jest tworzenie właśnie tych filmów, które w bardzo prosty sposób przywracają te wszystkie wspomnienia. Wystarczy włączyć ten film. Teraz idziemy. Na lody. A nie piwo? Też. Doszliśmy do tego przybytku, wypiliśmy po napoju schłodzonym. Szlak się tu ewidentnie wypłaszczył, bardzo spacerowo tutaj dojeżdża też kolejka krzesełkowa, więc trochę się zagęściło, jeśli chodzi o turystów. No. To tak w gwoli wyjaśnienia. Ta relacja filmowa to żaden przewodnik i nie można jej tak traktować. Na pewno nie odkryłem idąc tym szlakiem wszystkiego, co było na nim do odkrycia. Nie zobaczyłem czegoś, co koniecznie musiałem, ale szedłem po nim po swojemu. Poruszę jednak ten temat w kolejnych odcinkach tej serii. Czantoria, wieża widokowa, wejście za 7 zł. No, czy to się opłaca, to nie wiem. Vera mówi, że warto zobaczyć, gdzie się dalej idzie, więc warto wejść. No i wiemy, gdzie idziemy. I idziemy na grochubę. Mamy grochubeczkę. Rozpoczynam przejście gór i szlaków kompletnie mi nieznanych, co ekscytuje mnie tym bardziej. Szczególnie, że zazwyczaj rzucam się na głęboką wodę, więc bez zbytniego oglądania przewodników czy relacji po prostu ruszam w nieznane. Oczywiście czytałem, co mnie czeka, spakowałem wszystko, co potrzebuję, ale myślę, że raczej tak z grubsza. Z Czantorii schodzi się dość stromym takim rumoszem skalnym również. To zeszliśmy i się bardzo przyjemnie tu idzie. Tak po równym zaczęło się trochę błotka beskidzkiego. Dzisiaj mamy nocleg w Stoszku. Na Stoszku. W schronisku na Stoszku. I jem zaklepane, pokój dwuosobowy z łazienką. No i na spokojnie sobie idziemy, totalny luz. Sam nie wiem, skąd to się bierze, że tak bez przewertowania setek stron przewodników po prostu ruszam. Może tkwi we mnie jakiś pierwiastek odkrywcy i chcę po prostu się zaskoczyć. Może ty, oglądając ten film, zdradzisz sobie, co cię spotka. Choć wiele osób lubi być przygotowanych na 100% do danej wędrówki i może uda się tym filmem coś przekazać, co będzie przydatne w ich początku przygody. Jednak wszystko, co czytałem czy oglądałem, nigdy nie oddało tego, co sam przeżyłem podczas swojej własnej wędrówki. Dotarliśmy na jakieś coś.
Ja zupełnie nie pamiętam tych nazw wszystkich, bo to nie da się spamiętać, ale wiemy jedno, to jest czas na popas. Gdzie teraz jest popas? Tutaj. A. O, czekoladka! Jest to opowieść o mojej prostej podróży. Ludzie w końcu od wieków relacjonowali i opowiadali o swoich podróżach. Tylko środek przekazu troszeczkę się zmienił. Każdy przeżywa to wszystko na swój sposób. Każdy przecież z nas oczekuje nawet od góry niekiedy zupełnie czego innego. Ale początek i ekscytacja nimi, myślę, że w każdym przypadku jest podobna. No i przed nami wielki stożek. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nic nowego nie odkryłem, ale w swoim duchu i sercu odkryć było bardzo dużo. Na to tak naprawdę liczyłem, że ten nowy początek przyniesie nowe górskie doświadczenia i fajną przygodę. Że przejdę to po swojemu, tak jak lubię. Że ten szlak wyciśnie ze mnie wszystkie siły i będę tak przyjemnie zmęczony pod koniec dnia. Że zwolnię na moment, idąc tym szlakiem. Postaram się wsłuchać w siebie, by się polubić. Oswoję się z ogłuszającą niekiedy ciszą, która na pewno nadejdzie. Odkryję w jakiś sposób na nowo samotność. Jestem pewny, że dopadnie mnie też jakiś kryzys mentalny czy fizyczny i nabiorę do tego wszystkiego ogromu pokory. A co najważniejsze dla mnie, to nakarmię swoją artystyczną duszę, tworząc te filmy, co dla mnie jest wielką pasją.